Serdecznie witam wszystkich. Jest to wielki przywilej stać na tym miejscu i głosić Słowo Boże. Ja się nigdy nie wyzbędę takiej trochę tremy, jak na tym miejscu stoję, ale wierzę, że Bóg będzie z nami. Przypominam sobie, że 60 lat temu, dokładnie 60 lat temu, miałem 15 lat, no i wygłosiłem pierwsze kazanie, mnie poproszono. No i minęło wiele, wiele, wiele lat i ten przywilej mnie w dalszym ciągu spotyka. Serdecznie witam. Witam internautów, szczególnie tych, którzy z różnych powodów, choroby czy dalekiej odległości od zboru, czy jeszcze jakichś innych, nie mogą uczestniczyć w naszym nabożeństwie albo w jakimkolwiek innym nabożeństwie, a wtedy mogą korzystać z tych współczesnych środków, aby jednak poselstwo i w nabożeństwie brać udział. Drodzy, tak nieraz myślę o tym, że w bibliotece mam taką starą książkę do homiletyki, do nauki o kazaniach. I tam jest pewna rada. Jak przemawiasz, to wybierz ten temat, jakby to było twoje ostatnie już przemówienie. Ja nie wiem, czy to jest moje ostatnie przemówienie. Wolałbym ostatnie przemówienie skierować wtedy, kiedy Jezus będzie kończył służbę pośredniczą i wtedy, kiedy już nie trzeba będzie ani kazań, ani literatury rozdawać. Jezus powie, wykonało się, ja zakończyłem swoją misję i wy zakończcie swoją misję. I to jest dobra rada. Przemawiaj tak, jakby to było twoje ostatnie przemówienie. I wybierz to, co w danym momencie uważasz jako najważniejsze, w danym czasie najbardziej potrzebne. Jest wiele takich tematów. Na pewno mamy też ulubione tematy z Pisma Świętego, ale warto w tym momencie zapytać właśnie Boga, zapytać Słowa Bożego, co w danym momencie jest ważne albo najważniejsze. W Ewangelii Mateusza, w 24 rozdziale, Jezus Chrystus poszedł z uczniami do ogrodu Getsemane, też na Górę Oliwną, i mówił o czasie końca i pytali go, kiedy się to stanie. Jezus Chrystus nie udzielił takiej konkretnej odpowiedzi, a przede wszystkim ostrzegł przed różnymi zwiedzeniami. Czyli to była odpowiedź nie na temat. Oni go pytali o czas końca, pytali go o znaki i on tam wymienił pewne znaki. Ale przede wszystkim ostrzegał, że w tym czasie będą wielkie zwiedzenia. Powiedział takie słowa, że usłyszycie o wojnach, wieściach wojennych, ale to jeszcze nie jest koniec. Następnie powiedział, powstanie naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu, będzie głód, mór. Wspominaliśmy właśnie tą straszną chorobę wywołaną wirusem Ebola. Ale jest powiedziane, to jest początek boleści, bo te rzeczy działy się, jedynie w czasie końca będzie nasilenie. Ale jeżeli go pytali o czas końca, to czytamy, że jeden znak, że głoszona będzie 14 wiersz Ewangelia, jak również, jakże pytacie mnie o czas końca, to w wierszu 15, to studiujcie z uwagą Księgę Daniela. To Chrystus powiedział, że te rzeczy mamy przede wszystkim studiować.
Te rzeczy mamy przede wszystkim kazać. Jest księga objawienia, Apokalipsy, która rozwija to, co, o czym mówił Daniel, szczególnie w okresie chrześcijańskim. Tak. Przede wszystkim na to zwracajcie uwagę. Tak. No i dlatego uważam, że o tych rzeczach przede wszystkim należy mówić. Ktoś niedawno do mnie powiedział, dlaczego jest obecnie tak mało kazań opartych o Księgę Daniela czy Księgę Objawienia. Był taki czas, kiedy były wykłady na ten temat. Ja nie mówię, że ich nie ma, ale może należałoby, żeby więcej były. Były seminaria, były ulotki, były różne rzeczy, które były siane. I dlatego im bliżej końca powinniśmy na te rzeczy zwracać uwagę. Tym bardziej, że w samej księdze Daniela, w ostatnim rozdziale, czytamy 4 wiersz. Ale ty, Danielu, zamknij te słowa, zapieczętuj tą księgę aż do czasu ostatecznego. Czyli w samej księdze Daniela jest powiedziane, że ona jest przeznaczona szczególnie na czas ostateczny. Więc należałoby dużo mówić. I zapowiedział, że wielu będzie to badać, wzrośnie poznanie, to nie tylko wiedza się rozwinie, ale przede wszystkim wiedza związana z treścią księgi Daniela. W objawieniu w rozdziale 12 czytamy objawienie, rozdział 12 i tam wiersz 2, że jakaś księga, która była zamknięta, jakiś zwój, została otworzona. I jest zapowiedziane, w jakim czasie to było. Tak. Historycznie możemy to dość dokładnie określić. Tak. 8 rozdział, tak, że usłyszał słowa, że tą księgę, która była zamknięta aż do czasu naznaczonego, końcowego, że będzie otwarta. I nastąpiła wtedy jakaś potężna eksplozja informacji właśnie w tej księdze, która była zamknięta aż do czasu oznaczonego. Rozpoczęto studiować pewne okresy. 1260, 1290, 1335, 2300, 70 tygodni. Jest powiedziane, że to jest przeznaczone. Pewnie ludzie, którzy się tym zajęli, zrozumieli nagle, że żyjemy w czasie końca i że ten czas końca zakończy się powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. Powstaje pytanie, czy to znamy, czy studiujemy tę rzecz, a dla ludu Bożego to powinno być w taki sposób, że nawet ktoś nas o północy obudzi, to potrafimy te rzeczy zreferować, przekazać, no i żyć. Również Ellen White zapowiedziała, że jeżeli, cytuję z pamięci, jeżeli księga Daniela i objawienia będzie zrozumiana, lepiej zrozumiana, to lud Boży wejdzie w szczególne ożywienie religijne. Tak bardzo potrzebujemy tego ożywienia. I dlatego też powinniśmy często na tą księgę zwracać uwagę i studiować te rzeczy tam zawarte. W Księdze Objawienia czytaliśmy to jako wiersz wstępny. Jeszcze raz przeczytajmy. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Jeżeli chodzi o
stan, w jakim jesteśmy. Tak odwiedzając zbory, to między innymi zauważam jakąś takie czasem apatię, takie zniechęcenie. Brakuje tego entuzjazmu, jaki może w pewnym okresie był w tym zborze czy w naszym życiu. I nieraz zadajemy sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego wielu ludzi, wiele zborów ogarnęło jakieś takie zniechęcenie, brak entuzjazmu, brak jakiegoś rozwoju i tak dalej, i tak dalej. Między innymi jedna z przyczyn to jest znużenie albo rozczarowanie ideą powtórnego przyjścia. Dlaczego jest tak bardzo zwlekana? Dlaczego tyle lat upłynęło? I oczekujemy na powrót Jezusa Chrystusa. I minęło wiele lat, a Jezus Chrystus nie przyszedł. Czy nie przychodzi? Tak jak może w pewnym momencie się spodziewaliśmy. Nie mamy powodu być zniechęceni. Dlatego, że w Słowie Bożym Jezus Chrystus wyjaśnił i podkreślił, że ten moment ostateczny, że będzie odwlekany. W liście Piotra czytamy, że nie odwłacza Pan z przyjściem, ale używa czego? Cierpliwości. Następnie te wydarzenia związane z czasem końca, z tym wspomnianym już rozdziałem 24 Ewangelii Mateusza, tam w otoczeniu tych wypowiedzi między innymi są informacje, że ten czas będzie przedłużany. I że niektórym będzie się wydawało. 5 przypowieści Chrystus powiedział, w których wyjaśnił, że ten czas będzie dla wielu ludzi przedłużany. Między innymi jest przypowieść w 24 rozdziale, tam od wiersza 45. Nie chcę wszystkich tych przypowieści czytać. Jest powiedziane, że zły sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem. Kogo symbolizuje ten zły sługa? Czy on świat? Nie. Jak czytamy tą całą przypowieść, to on wiedział, że Pan w pewnym momencie przyjdzie. On był przekonany o tym. Tylko czytamy, że w pewnym momencie doszedł do przekonania, że ten zły sługa, że Pan zwleka przyjście. I jest opisane dalej, co rozpoczął czynić, jeść, pić, zajął się doczesnymi rzeczami. Aczkolwiek wiedział, że pewnego dnia ten Pan jego powróci. To samo mamy w przypowieści 25 rozdziale Ewangelii Mateusza. Kogo symbolizuje przypowieść o 10 pannach? Ja bym bardzo chętnie widział, czy bardzo bym chciał, aby te mądre panny były symbolem Kościoła Bożego, a te nierozsądne, nawet tu jest taki termin użyty, głupie panny, żeby symbolizowały świat. Nie. Jest wyraźnie powiedziane, że one wiedziały, że oblubieniec przyjdzie. I one oczekiwały na to przyjście. Ale w 5 wierszu jest powiedziane, a gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Gdy długo nie odchodził, zdrzemnęły. Zaczęło im się to wydawać. I to jest problemem może naszym, wielu adwentystów, może moim też, zborów, że oblubieniec długo nie nadchodził według ich pojęcia i zdrzemnęły się. Czyli Jezus Chrystus wyjaśnił, że ten czas będzie
zwlekał się. To samo w 25 rozdziale i 19 wierszu możemy czytać. A po długim czasie powraca Pan owych sług i rozlicza się. Znów proszę zwrócić uwagę, że po długim czasie ten okres zwlekania długo nie nadchodził. Ellen White miała około 2000 widzeń. Ale tak mi się wydaje, że to widzenie, to pierwsze widzenie, które było w grudniu 1844 roku, wszystkie były ważne. Ale to widzenie szczególnie jest też ważne. Dlaczego? Co ona ilustruje? Wędrówkę do Nowego Jeruzalem. I na początku szli pełni entuzjazmu. Czytajcie to widzenie, ono w książce Early Writing w języku angielskim, czy też Doświadczenia i widzenia, ale po pewnym czasie, niedługo, to się zaczęło wydawać za długie i spadali z tej ścieżki i tak dalej. To jest ta sama myśl przekazana. I dlatego bardzo ważne jest, abyśmy o tym pamiętali. To między innymi zawarte jest w tym tekście, który czytaliśmy jako tekst przewodni, a mianowicie tu się okaże wytrwanie świętych. Ja byłem wychowany na Biblii Gdańskiej. Tam to jest oddane, że okaże się cierpliwość. Nieraz to wydaje się cierpliwość na skutek różnych trudności, na skutek różnych prześladowań i tak dalej. No, że niektórzy mimo tych prześladowań są wierni, wytrwają. Nie, ja obawiam się, że obok tego, co też może być aktualne, przede wszystkim cierpliwość, to znaczy cierpliwe oczekiwanie na powrót Jezusa Chrystusa. Pełen entuzjazmu, pełen wiary oczekiwanie. Nie apatia, nie zniechęcenie, nie świadomość, że być może to za długo wszystko oczywiście trwa. A może jeszcze to długo oczywiście będzie. W lekcjach niedawno w szkole sobotniej studiowaliśmy, że powinniśmy każdego dnia, w każdym czasie być gotowi. Tam podkreślaliśmy, że jeżeli kończymy życie, to w tym momencie dla nas już jest co? No powrót Jezusa Chrystusa. Czyli codziennie powinniśmy być gotowi na to wielkie wydarzenie. I w poselstwie, tym bardzo ważnym, opisanym w 14 rozdziale, a wiemy, co to za poselstwo trzech aniołów, jest podkreślone, że będą tacy, którzy będą mieli cierpliwość. Cierpliwość, mimo tej pozornej zwłoki, będą mieli cierpliwość w oczekiwaniu na to największe wydarzenie, które ma odejść, które ma nadejść. Czy mamy cierpliwość? Czy może narzekamy nieraz? Czy mamy cierpliwość? Że może nieraz nam się wydaje to, że to za długo wszystko trwa. Albo że to jeszcze tak jak ten zły sługa. A odwleka Pan z przyjściem, no i zajął się przede wszystkim doczesnymi rzeczami, a wtedy Pan przyjdzie. Że może tak jak te panny, symbol Kościoła, że one wszystkie posnęły. Niektóre jednak na ten trudny okres czasu były przygotowane. I tak dalej, i tak dalej. Cierpliwość. Cierpliwość oczekiwania na to największe wydarzenie, tak jak w pieśni śpiewaliśmy, że nieznany jest dzień, w którym Pan przyjdzie, ale wiadomo, że On nadejdzie. I dlatego ten kluczowy wiersz z objawienia 14 rozdziału, aby był tym szczególnym, abyśmy w tej grupie tych, którzy cierpliwie oczekują. Ktoś powie, na skutek problemów,
Obawiam się, że w zachodniej Afryce, gdzie jak przed chwilą słyszeliśmy, jest bardzo dużo, znaczy ta straszna choroba jest, tam jest bardzo dużo zborów. Te zbory są bardzo gorliwe. I w wielu innych rejonach świata, gdzie są problemy i troski, tam jest gorliwość. Tam jest cierpliwe wyczekiwanie na powrót Jezusa Chrystusa. A gdzie tej cierpliwości, wyczekiwanie na to największe wydarzenie brakuje? Tam, gdzie jest pomyślność. No niestety Europa z powrotem i jeszcze niektóre kraje, ale szczególnie Europa stała się ponownie polem misyjnym, którą trzeba na nowo ewangelizować. I dlatego tu jest wytrwanie świętych. Tu jest cierpliwe, w stałej gotowości oczekiwanie na powrót Jezusa Chrystusa. Druga myśl, przestrzegają przykazań. To nie jest powiedziane, że jakichś tam przykazań, ale Bożych przykazań, te oryginalne przykazania przestrzegają. Przestrzeganie przykazań to jest dowodem tego, że przyjęliśmy Jezusa Chrystusa. Ja to nieraz przyrównuję, że przestrzeganie przykazań to jest jak papierek lakmusowy. Tak jak uczyli nas jeszcze w szkole, może teraz to już się sprawnie jeszcze odbywa, że papierek lakmusowy to no, daje dowód, co jest zasadą, a co jest kwasem. Takim papierkiem lakmusowym, takim testem naszej wiary, to co jest? Proste posłuszeństwo. To w lekcji szkoły sobotniej mówiliśmy. W Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale czytamy bardzo ważny wiersz. Co jest testem? Przede wszystkim od 21 wiersz. Nie każdy, który mówi Panie, Panie, wnijdzie do królestwa, ale ten, który pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Nie ten, który chwała Panu, aleluja, entuzjazm. Powinien być entuzjazm, ale nie ten entuzjazm jest najważniejszy. Co dalej jest powiedziane? W owym dniu wielu mi powie Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy? W imieniu Twoim, nie wypędzaliśmy demonów, w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów. A co tym wszystkim, którzy z natchnienia, ale nie Bożego, coś tam przewidywali, wypędzali demony, no ktoś powie, no wypędzanie demonów to już jest coś dowodem prawdy i dowodem Boga. Tylko pamiętajmy oczywiście, że diabeł też potrafi. To żadna sztuka, jak kiedy jeden demon mówi drugiemu demonowi, usuń się na chwilę, a będziemy udawali, że to Bóg uczyni. I wiele innych rzeczy. Ale co jest testem? Wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Nie żyjecie zgodnie z prawem, Bożym prawem, przykazaniami Bożymi. Dlatego przykazania Boże, obok cierpliwości, cierpliwego wyczekiwanie na to największe wydarzenie, nie zniechęcenie, nie apatia, ale gorliwe wyczekiwanie każdego dnia, aby być gotowym na spotkanie z Jezusem Chrystusem. Jest pierwsza rzecz, którą czytamy w objawieniu. I dlatego nieraz wydaje mi się, gdyby mi przyszło ostatnie kazanie wygłosić, to bym w oparciu o 14 rozdział objawienia. I druga rzecz, proste posłuszeństwo przykazaniom jako owoc wiary, to w szkole sobotniej, w minionym kwartale i w tym kwartale jest mocno było podkreślone. I trzecia rzecz, wracamy do Księgi Objawienia, 14 rozdział,
czytamy takie: wiara Jezusa. Jeżeli weźmiemy pod uwagę język oryginalny, grecki, to może to być przetłumaczone jako wiara Jezusa albo wiara w Jezusa. W niektórych przekładach jest to oddane słusznie jako wiara w Jezusa. Czy mamy wiarę w Jezusa Chrystusa? Kim dla nas jest Jezus Chrystus? Gdy studiujemy Księgę Objawienia, to tam jest podkreślone, albo przede wszystkim powinniśmy jako centralną postać widzieć Jezusa Chrystusa. Tam są zwierzęta, jak czasem w starych przekładach były bestie. I ktoś, profesor Knight z Generalnej Konferencji, znaczy z Uniwersytetu Andrews, powiedział, żeby nie było takich tych bestyjnych kazań na temat tych bestii, które są. To powinno być, bo one tam są nakreślone, które przeciwstawiają się Bogu, Chrystusowi, ludowi Bożemu. Ale pierwszą postacią królującą w Księdze Objawienia, w Księdze Daniela, powinien być Jezus Chrystus. Jaki Jezus Chrystus? To znaczy wiarę w Jezusa. Jakiego Jezusa? W Objawieniu, w rozdziale 5, czytamy takie słowa, rozdział 5 i wiersz, zacznę czytać od wiersza 4. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgi ani do niej wejrzeć. Ale jeden ze starców, tych dostojnych istot niebiańskich, rzecze do mnie: nie płacz, zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, a może otworzyć księgę i zerwać siedem jej pieczęci. I widziałem pośrodku między tronem i czteroma postaciami pośród starców stojącego baranka jakoby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu, a to jest siedem duchów bożych zesłanych na całą ziemię. Jest podkreślone na temat Jezusa Chrystusa, że widział, że jedynie problemy świata mogą być rozwiązane. Te księgi mogą być otwarte i pokazane, jak to wszystko będzie się rozwijało aż do tego wspaniałego dnia, kiedy Chrystus powróci, a przede wszystkim, kiedy założy swoje królestwo. I jaki obraz jest Jezusa Chrystusa? No przede wszystkim to jest obraz Jezusa Chrystusa jako baranka. Jest powiedziane lew z pokolenia Judy. I on się rozglądał, gdzie ten lew jest. I zobaczył baranka, i to jeszcze jakiego baranka? Zabitego. I dlatego wierzyć w Jezusa to przede wszystkim wierzyć w baranka, który przyszedł, aby umrzeć za grzechy świata. Tak jak to w liście Piotra czytamy, że nie srebrem, nie złotym. Tam pierwszy rozdział, 18, 19, 20 wiersz. Nie srebrem, nie złotym, nie marnymi uczynkami ludzkimi, ale drogą krwią Jezusa Chrystusa. Wierzyć w Jezusa to wierzyć, że zostawił niebo i przyszedł na tą ziemię. Wierzyć w Jezusa to znaczy iść z Nim aż do ogrodu Getsemane, gdzie straszliwa walka była. Nawet sobie nie wyobrażamy, jaka tam walka była. Że krwawy pot na oblicze występował i modlił się: Boże, czy jest jakiś inny sposób ratowania świata? I czytamy, że w decydującym momencie, co zostało mu pokazane? Że albo twoja śmierć, albo cierpienia, straszne cierpienia, które się potęgują na świecie, albo będą usunięte. Albo twoja śmierć i grzech będzie na zawsze panował, albo twoja śmierć i grzech
będzie przezwyciężony, będzie zbawienie. I dlatego wierzyć w Jezusa Chrystusa to po pierwsze wierzyć w Jezusa Chrystusa jako baranka, który umiera za grzechy świata. To wierzyć w tego, który poszedł do ogrodu Getsemany. To znaczy wierzyć w tego, który poszedł na wzgórze Golgoty. Wierzyć w Jezusa Chrystusa to wierzyć w tego, który odszedł do nieba, ale nie na odpoczynek, ale poszedł do nieba, aby tam dalej prowadzić misję zbawienia jako nasz największy pośrednik. To znaczy wierzyć w Jezusa Chrystusa jako baranka. Ale musimy nie zapomnieć również o tym, że wierzyć w Jezusa Chrystusa to znaczy wierzyć również w Jezusa Chrystusa jako kogo? Jako lwa. Jak to może być połączone? Widzieliście kiedyś baranka, który w pewnym momencie zaryczał jak lew? A to jest w Piśmie Świętym przedstawione. Jezus Chrystus likwiduje grzech i te wszystkie nieszczęścia i to wszystko. I jako baranek płaci cenę za zbawienie nasze. Ale Jezus Chrystus występuje również jako lew, aby zlikwidować grzech i tych, którzy go czynią. Ale to przychodzi jako lew. Jezus Chrystus, gdy był na ziemi, to był jako baranek. Pocieszał, ocierał łzy, zbawiał, umierał. Ale Jezus Chrystus w niektórych momentach, nawet będąc już na ziemi, okazał się jako lew. Przypominamy sobie tą scenę, pamiętamy, znamy, nie trzeba czytać tego wszystkiego, a mianowicie, że na dziedzińcu świątynnym tam handel zrobiono. Jezus Chrystus przypatrzył się na to i powiedział: dom mój do modlitwy, a wyście go uczynili czym? Jaskinią zbójców. I powiedział kilka słów, ukręcił sznur, chociaż nie jest powiedziane, że kogokolwiek tam uderzy. To nie był obraz baranka umierającego. To nie był głos owieczki, który wypowiadał się do tych załamanych, zasmuconych i tak dalej. Ale to był głos lwa. Powiedział: a wyście uczynili jaskinią zbójców do tych wszystkich handlarzy. Ja tak przypominam sobie i jeszcze raz go wspomnę, mojego nauczyciela, brata Andrzeja Maszczaka, nie Leona Maszczaka, Andrzeja Maszczaka. Ja zawsze szczycę się tym, że ja się uczyłem jeszcze u Maszczaka. Krótko w seminarium, a potem jak był pastorem w Krakowie, no to słuchałem jego odczytu i żadnego odczytu nie ominęłem jego kazania i tak dalej, i tak dalej. I on powiedział, wiecie, w tym momencie Jezus Chrystus tam wystąpił, tak, i ludzie interesu wijali wtedy, stoły powywracane, od pieniędzy uciekali. Wiecie, ja nie chciałbym, aby mnie teraz ktoś posądził o antysemityzm. Ale wiecie, jak Żydzi uciekali od pieniędzy, to naprawdę tam się pokazał lew. Zresztą nie tylko Żydzi. Znamy z historii Kościoła, jak trzeba było rozbudować Bazylikę Świętego Piotra i pałace arcybiskupie na terenie Niemiec, to do kogo poszli o pieniądze? No, do bankierów ówczesnych. Do fugera. Po polsku to się mówi fugier. To byli ci, którzy prowadzili te banki. Przede wszystkim karczmy, bo zawsze na alkoholu, na nieszczęściu ludzkim to najlepiej można było zarobić. I dlatego czytamy, że Jezus Chrystus
będzie likwidował grzech raz na zawsze, jako baranek płacił cenę za zbawienie. A jeżeli chodzi o tych, jak czytamy w liście do Hebrajczyków, 2 rozdział, 3 wiersz, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie, to Jezus Chrystus wystąpi jako kto? Jako lew. I usunie grzech. Nienawidzi grzechu, bo on czyni nieszczęśliwym jego dzieci. I tu Jezus Chrystus pojawi się jako lew. Tak. Zresztą, gdy czytamy Księgę Objawienia, ten 14 rozdział, to zwykle to ostatnie orędzie do świata kończymy na wierszu 12, może 13. Ale to ostatnie poselstwo również jest w dalszym ciągu tego rozdziału. I tam jest pokazane, w dalszym ciągu dwa żniwa są pokazane. Znamy to. A jak nie, to studiujmy tę rzecz. Najpierw żniwa do gumien pańskich, ci, którzy skorzystali ze zbawienia. Ci, którzy skorzystali z Jezusa Chrystusa jako baranka umierającego, z Golgota, Getsemane i pośrednictwo Jezusa Chrystusa. To jest pierwsze żniwo tam przedstawione. Ale tam również pokazane jest drugie żniwo. Tym, którzy zlekceważyli zbawienie. Czytamy, że tam w wierszu 17, a wyszedł inny anioł, nie ten, który zbierał do gumien pańskich, ale wyszedł inny anioł, zebrał tych, przyrównane to jest do kadzi z gronem winnym i że tam byli w tej kadzi tłoczeni, a krwi było jak aż po wędzidła końskie, jest taka ilustracja. I tu mamy obraz Jezusa Chrystusa. I nie wolno nam zapomnieć o tym, że Jezus Chrystus to baranek, który umiera. I dzięki temu jest zbawienie. Ale nie wolno nam zapomnieć również o tym, że Jezus Chrystus to jest również lew i rozprawi się z grzechem, który tak strasznie unieszczęśliwia ziemię i ludzi mieszkających i rozprawi się z grzechem. I dlatego na te rzeczy powinniśmy często zwracać uwagę i ten obraz mieć. Ja w zakończeniu chcę to zilustrować pewną postacią Mojżesza. W 32 rozdziale 2 Księgi Mojżesza, to niektórzy mówią Exodus czy Wyjścia, ja zawsze lubię tytuł Księga Mojżesza, no, żeby między innymi to podkreślić, że to Mojżesz jest autorem 5 księgów, a nie w jakiś sposób inny. I tam jest opisane, najpierw jest obraz, ja się nie dziwię, dlatego że o Mojżeszu w 15 rozdziale Objawienia jest powiedziane, że w 15 rozdziale, że będą śpiewali pieśń Mojżesza i baranka. Rozumiem baranka, ale dlaczego Mojżesza? Bo Mojżesz w pewnych momentach, nie tylko w pewnych momentach, był bardzo podobny do baranka. I on występował jako baranek, ale też Mojżesz w niektórych momentach, podobnie jak Jezus Chrystus, albo na wzór Jezusa Chrystusa, występował jak lew. I tam, gdy zrobili cielca, to Mojżesz przyszedł. No i jest opisane w wierszu 30, 31 i dalsze. Następnego dnia rzekł Mojżesz do ludu, popełniliście ciężki grzech, lecz teraz wstąpię ponownie do Pana, może zdołam przebłagać go za wasz grzech. To jest obraz Mojżesza jako baranka. Ja wstąpię, może przebłagam. I dalszy wiersz mówi,
I wrócił wtedy Mojżesz do Pana i rzekł: oto lud ten popełnił ciężki grzech, bo uczynił sobie bogów ze złota, ale teraz racz odpuścić ich grzech. Lecz jeżeli nie, to wymaż mnie z ksiąg, które zapisałeś. Jeżeli nie, to wymaż mnie, to niech ja zbawienia, to przekreśl z księgi żywota moje nazwisko, a niech oni żyją. To jest obraz kogo? Baranka. A czy Mojżesz wystąpił również tutaj jako lew? 20 wiersz tego samego rozdziału 32. Potem wziął cielca, którego sobie zrobili, spalił go w ogniu, starł na proch, wsypał do wody i dał ją wypić synom izraelskim. To już nie był obraz baranka. To był obraz lwa. Czytamy, że jak przyszedł, to starł tego cielca jak w proch, a następnie wsypał do wody i dał tymi, którzy trwali w tych grzechach, dał im pić. Jakoby to, coście sobie naważyli, to teraz pijcie. Ponoście konsekwencje. Zawsze pamiętam to, gdy miałem 20 lat i w tym czasie w seminarium też był brat Hatała i pamiętam jak brat Maszczak, Andrzej Maszczak mówi. Wiecie, to Mojżesz musiał tak porządnie tłuc tego cielaka, że został z niego tylko co? Proch. Został pył z niego. To był obraz Mojżesza jako lwa, który nie cierpiał tego. I dalej jest powiedziane, że wreszcie Mojżesz w 26 wierszu powiedział: kto jest za Panem, do mnie. I zebrali się wokół niego wszyscy synowie Lewiego. I dalsza historia mówi, że 3000 ludzi tam wtedy zginie. Wiecie, mamy ten obraz. Nawet przez Mojżesza możemy patrzeć na ten obraz Jezusa jako baranka, który umiera, który płaci cenę i w Getsemane, i w Golgocie, na Golgocie. I następnie w kronikach, w przybytkach niebieskich. Dziateczki, nie grzeszcie. Jakby błagalne słowa. Ale gdyby kto zgrzeszył, mamy orędownika. Ja niedawno byłem w jednym ze zborów, niedalekich zborów. Była wieczerza pańska. Wiecie, ilu przystąpiło z tego zboru do wieczerzy pańskiej? Prawie połowa. A inni zlekceważyli to. To, co miało im przypomnieć, to, co miało im przypomnieć Jezusa jako baranka. Ale mamy tu również obraz, inny obraz Jezusa albo symbolizowany przez Mojżesza, który jak się odniósł do tego, co tam było czynione i do tych ludzi, którzy nie chcieli zerwać z tym. I dlatego, drodzy bracia i siostry, to, co w objawieniu jest napisane, a mianowicie w tym 14 rozdziale i w całym tym rozdziale, że tam jest obraz Jezusa Chrystusa. Tam jest obraz tych, którzy cierpliwie oczekują i są codziennie gotowi na spotkanie. Gdyby dzisiaj mnie coś spotkało, to ja jestem gotowy, aby gdy Jezus Chrystus przyjdzie, zabrał mnie do swojego królestwa. Są gotowi. Jak również wiara w Jezusa, to również wiara w Jezusa Chrystusa jako kogo? Jako lwa, który przyjdzie rozprawić się z grzechem. Już nie jako baranek umierać. To znamy. Ale przyjdzie jako król królów i pan panów.
I wtedy ci, którzy wzgardzą tak wielkim zbawieniem, będą się po raz ostatni modlić. Potężne zgromadzenie modlitewne opisane jest w Księdze Objawienia. Ale do kogo się będą modlić? Do gór i skał. Przykryjcie nas, bo nie zniesiemy tego widoku Jezusa Chrystusa, który tak łaskawie, tak cierpliwie do nas kierował, tak wspaniale zrealizował zbawienie własnym życiem, nie srebrem, nie złotem, nie marnymi uczynkami, ale drogą krwią Jezusa Chrystusa czytamy. To jest ten obraz Jezusa. Wierzyć w Jezusa to znaczy wierzyć w Niego jako kogo? Jako baranka płacącego cenę za moje zbawienie. Ale nie zapomnijmy również o tym, że wierzyć w Jezusa to również wierzyć w Jezusa jako lwa, który przyjdzie, aby rozprawić się z grzechem. Aby rozprawić się z tymi, którzy mimo tak wielkiego zbawienia, jak w Księdze Hebrajczyków w 2:3 jest napisane, gardzą tym wielkim zbawieniem. Dlatego też chyba myślę o tym, że gdyby mi przypadło wygłosić ostatnie kazanie, to bym otworzył Księgę Objawienia, 14 rozdział. I powiedział, zaapelował do siebie, zaapelował w tym ostatnim przemówieniu. Cierpliwość świętych. Kiedy to będzie wam się wymagało, wydawało, że to się wszystko przedłuża. A jest napisane w przypowieściach, że to się przedłużać będzie w opinii wielu ludzi. To bądźcie cierpliwi. Aż do przyjścia. To jest to, bym skierował słowa na przykazania, Boże przykazania, które są dowodem tego, czy przyjęliśmy zbawienie, czy wierzymy w baranka. Owocem tego jest posłuszeństwo. I trzecia rzecz, wiara w Jezusa. Ale to wiara w Jezusa jako baranka, ale również wiara w Jezusa jako lwa, który przyjdzie. Tak jak Mojżesz usunął oczywiście to wszystko. Tak jak Jezus dał dowód nie tylko tego pokornego Zbawiciela, ale Jezus Chrystus dał dowód również, kiedy znieważano prawdę. Ja to nieraz podkreślam też i studentom, ale to nie tylko do studentów. Jak pójdziecie do zboru jako przywódcy zborów, kościoła czy kogokolwiek, pamiętajcie, że w stosunku do ludzi upadających, zniechęconych, podejdźcie do nich jako baranek. Ratujcie ich. Módlcie się za nich. Ale jeżeli spotkacie ludzi, którzy świadomie niszczą Kościół, którzy świadomie niszczą zbór, którzy świadomie lekceważą, niech wasza postawa będzie nie postawą płaczącego, umierającego baranka, ale niech wasza postawa na wzór Jezusa Chrystusa będzie postawą lwa. Tak jak to Mojżesz czynił, tak jak to Chrystus czynił i tak jak Jezus Chrystus jako baranek i lew usunie zło, usunie grzech ze świata i tą harmonię przywróci, tak jak w zakończeniu czytamy to w Wielkim Boju, w Objawieniu Wielkim Boju, że wielki bój się skończył. Nie ma już grzechu ani grzeszników. Cały wszechświat swoim pięknie mówi jedną wielką pieśń, jaką? Bóg jest miłością. Będzie to dokonane przez Chrystusa jako baranka,
ale również przez Chrystusa jako lwa. Po której stronie chcemy znaleźć się? Tam jest też i przypowieść o owcach i kozłach. Tam nie ma czegoś pośredniego. Musimy rozumieć, że zwłaszcza w naszym czasie nie ma jakiejś pośredniej drogi. Albo po prawicy jako owcy, albo po lewicy jako kozły. I tam jest opisane, jaki tego wynik będzie. Niech Bóg prowadzi nas, a przede wszystkim, abyśmy dziękowali Bogu za misję Syna Bożego, Boga, Stwórcy, jako baranka, ale abyśmy też pamiętali i dziękowali Mu za Jego misję jako lwa, aby grzech był usunięty z ziemi. Jest to moją modlitwą. Wierzę, że to niech będzie naszą wspólną modlitwą aż do tego dnia, kiedy spotkamy się z Jezusem Chrystusem po usunięciu zła i grzechu z naszej ziemi. Amen.